Nie? Ciężkie jest jak dziecko. Dobra, Cowek. No właśnie. Jak będzie się nazywał? Mamy imienia? Cowek. Cowek będzie. Cowek? Albo Rafa. Całkiem niedawno dołączył nowy mieszkaniec. Jest to krasnoludek o imieniu Bundisław Cowiak. Cała akcja została zorganizowana spontanicznie. Wraz z kolegą Rafałem Wroną zorganizowaliśmy akcję społeczną. Pomysł zrodził się przypadkowo. Gdzieś tam w naszych biurach rozmawialiśmy, śmialiśmy się. Zaczęło się od dowcipu, że w Wrocławiu jest tyle krasnoludków, a my musimy sami pracować. Po czym stwierdziliśmy, że no czemu nie, tak? Wszyscy mają swojego krasnoludka, Wrocław słynie z krasnali, dlaczego nie my? I tak rzuciłam takie hasło, no to organizujemy krasnoludka. Podchwycił to kolega, który powiedział, że ma znajomego, bardzo dobrego znajomego rzeźbiarza, który właśnie przygotowuje wrocławskie krasnale. I tak się to się zaczęło. W zeszłym roku Rafał nas odwiedził ze swoją rodziną. No i wtedy podczas tego spotkania, jak się okazało, że robimy krasnoludki, to on wpadł na pomysł, że może by zrobić tutaj dla Wrocławskiego Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego Krasnala. Myśmy zaproponowali bardzo dobre warunki i no i tak to jest. I kolejny krasnal stoi. Przy lekcyjnej ma swe miejsce i jak twierdzi, jest wśród swoich. A więc czegóż chcieć tu więcej? Jest symbolem od zarania trendów w świecie połączonych, wciąż czułego wychowania i opieki z serca strony. I nie czuwa nad całością ludków małych, dzieci dużych i jest zawsze im radością, wróżąc, jak im szczęście leci. Jego wygląd to tak naprawdę jest wynikiem twórczości jednego z naszych podopiecznych. Tak, bardzo się cieszę, że mój projekt wygrał. Nawet nie myślałem o tym, że to wygra, tylko tak. A zdajesz sobie sprawę, że w tym momencie w wielu miejscach, nawet w Wikipedii, bo tam jest lista tych krasnali, pojawia się też nazwisko autora? Będziesz. Naprawdę? O, to się bardzo cieszę. Są programy, apki, które tam wszędzie się nazwiska autora pojawiają. Wpisujesz się w historię. No dokładnie tak, więc pojawisz się. O matko. To jest super. Ale fajnie, tak, aż mi się ciepło zrobiło. Sugerowaliśmy się tym, żeby był w jakiś sposób związany z nami, tak? Czyli to serce, które mówi, że no, darzymy miłością wszystkie dzieci. Z długą brodą, tak? Krasnolud, który trzyma w ręku patyk z sercem, tak? Krasnolud, który czuwa nad naszymi podopiecznymi i dba o dobro naszych dzieci. Stąd też jego imię, czyli Bundisław Cowiak, pochodzące od łacińskiego bonum, co znaczy dobro. Cowiak, ponieważ no, przynależy do naszej rodziny w Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania. Cicho, czekajcie na Marion, czy zauważy. Chyba już widzi. Już widzi? Ja nic nie widzę, dzień dobry. Ja mam plus 7 na oku, więc nie widzę. Jest taki piękny. No ja też mam jedną ważną. A nie, to ja widziałam już daleko. A. Ale cudne, siemanko. Nie, bo tak myślę, że jaka jest wytrzymałość? Skoro
skoro miejskie wytrzymują, to ten też wytrzyma. Ja już specjalistka, niedługo sama pracę na lawenderze, będę mieć odlewać i wszystko wiem. Mam udokumentowany cały proces.